Witam z tej strony Manek, a witam was na kanale Kinguin Polska. Od dzisiaj ja tutaj będę się zajmować prowadzeniem tego kanału. I co pierwsze, jak widzicie, duża zadyma. Na pierwszy rzut idzie Assassin Black Flag, który możecie kupić jak najbardziej na Kinguinie. Link oczywiście zobaczycie w opisie, ale zaczynamy grę od samego początku. I zaczynamy ostrą zadymą. Jak widzicie, jest burza, jest morze, są statki, armaty, czyli wszystko to, czego chcemy od gry, w której jedną z głównych ról będą kręcić piraci. I próbujemy teraz zatopić przeciwników. Coś niesamowitego zrobili twórcy Kinguina, twórcy asasyna Kinguina, żebym się zakręcił. Naprawdę, jeżeli chodzi o tą część, jeżeli chodzi o morze, jest ono niesamowite. W żadnej innej grze, nawet nie można powiedzieć, że w przybliżeniu, ale w ogóle nie było niczego takiego, niczego, co tak się rozwijało, czegoś, co dawało tyle frajdy, ile żeglowanie po tym właśnie morzu. Żaden symulator, no po prostu nie ma opcji. Nie ma opcji, żeby porównać to do jakiejkolwiek innej gry. Ale oczywiście jest to nadal stary, dobry Assassin, także nadal będziemy mieli bieganie, nadal będziemy mieli latanie, kombinowanie, walkę, zabójstwa i inne tego typu rzeczy. Spróbujmy zabić ten malutki stateczek w międzyczasie. No, uda nam się go dorwać? No, chyba się udało. A jeszcze trochę żyje, dobra, i po nim zdech, nie ma go, padł. I zobaczymy, co dalej. Zaczynamy więc jako pirat. Ja nie wiem, skoro dostaliśmy możliwość skierowania tym takim, to chyba dość ważny piracik. Ale raczej nie kapitan, bo to chyba był kapitan. No właśnie, był. A tego jegomościa raczej wam przedstawiać muszę. To na pewno był asasyn. I odrobinkę tak jak w filmach z Jamesem Bondem, aż chciało się, żeby tutaj dziewczyny gdzieś w lesie przewijały. Edward. Privateering. Is it dangerous? Wouldn't pay so nice if it weren't. Why not sail with the King's Navy? Earn a proper wage, sail under gentlemen. Sod the Navy's gentlemen. No, czyli to jest postać, w którą my grać będziemy. Jego żona lub kochanka lub... We don't need a fortune. Cholera, jest rzęda nad uchem, ale ładnie wygląda to raczej kochanka bądź żona. Caroline zresztą, jak słyszycie. I zaczynamy teraz. Zaczyna się jego droga korsarska. Chcę zarobić, chcę się dorobić na życiu. A tak sobie wychodzi na rok, dwa z życia. No, standard. No, ona przystaje. Jednak podejście kobiet się zmieniło. Pozdrawiam wszystkie kobiety. Dobra, to była pewnie jakaś retrospekcja. Okej. My żyjemy, na szczęście. Trochę spadających ludzi. Dobrze, że żaden rekin nie przypłynął. To by mogło być nieciekawe. Zaczynamy trochę z tym płonącym morzem, jak w Bioshocku jedynce, tylko źródło, a na zasadzie sposób poruszania się zmienił, bo tamto runął samolot i podpalił całe morze w zasadzie, a tutaj sobie płoną dookoła nas po prostu grzecznie stateczki. Dobra, płyniemy szybciej. Mamy się dostać tam na plażę. Trochę naokoło popłynąłem, ale co tam? Deszczyk. Trzeba przyznać, że Ubisoft nas przyzwyczaiła do tego, że grafika w Assassinie jest jednak czymś lepszym. Ale dziękuję, że mogę przytrzymać, żeby płynąć szybciej. To się na pewno przyda, bo wcześniej tego nie zrobiłem. No niestety biec nie mogę. Jeszcze podpłyniemy. No. I udało się wydostać, nagle deszcz przestał padać, jest słońce. Drobny zgrzyt, ale
będziemy musieli. W zasadzie nie musimy, ale ja na to oko na pewno przymknę. Są to takie drobiazgi, chociaż ten jest akurat trochę większym drobiazgiem. Przeżyliśmy, tak czy siak. Mamy mewy, mamy palmy. Mamy butelkę rumu. I mamy asasyna. No jakoś tak to się łączy ze sobą, nie wiem w jaki sposób, ale... Was it good for you as well? Havana. I must get to Havana. I'll just build us another ship, will I? I can pay you. Isn't that the sound you pirates like best? 100 Eskimos. Ah, no to rumu nie ma. Keep talking. Will you or won't you? O, pomaga albo nie, to jeszcze się okaże. You don't have that gold on you now, do you? Cholera. Fucking pirates. Oj, nie bądźmy uprzedzeni. Zamoczył się pistoleci. I'm on to you, Snigsby. Dobra, no to zaczynamy go gonić, więc zaczynamy to, co w asasynach jest standardem. Bieganie, skakanie. Nie jesteśmy już tutaj co prawda Indianinem. Jak to miało miejsce w poprzednim asasynie? Ale i tak zabawnie. Zabawną postać wybrali, trzeba przyznać. Mnie osobiście, nie wiem jak wam, ale mnie osobiście się podoba pomysł tego, że gramy piratem. Z wszystkimi tego konsekwencjami. Jedziemy. Ła, tutaj. No, skakuj. No. A, tędy musimy iść, skorbaniutki. Dobra. Gdzieś nam zwiał. Trzeba przyznać, że ogółem, mimo iż w tej lokalizacji przynajmniej świat, na pewno nie można powiedzieć, że jest otwarty. Jest duży, duży ten teren i naprawdę ładnie zrobione. A, tutaj idziemy. Naprawdę ładnie zrobione, ładnie to wygląda. Tam jakieś chatki, synchronizacje, czyli standard od pierwszej części. Chodzimy gdzieś wysoko, rozglądamy się, odkrywa nam mapę, pokazuje, co jest dookoła. A po odkryciu mapy, ponieważ nam się nudzi, skaczemy. Tym razem na liście palmowca. Czemu by nie? Okej, widzimy go. Łoszczy! Cholera, wpadłem. Ale dupa. Na gruncie rzeczy możemy pozbierać tutaj skrzynki, bo widzę są. Może nie tak źle, że spadłem. O, właśnie. O, przeszukaj skrzynkę. O, srebrny widelec znaleźć. No. Srebrny widelec, srebrny krzyż. Po prostu idealnie. No. Skrzynka, kolejna skrzynka. Dajemy, co mi. A jadę i to wyproszę, że srebrny zegarek kieszonkowy to też się zawsze może przydać. Ta mapa mnie za to interesuje, bo to jest chyba mapa z tego co pamiętam. No szty. Zapewne tędy trzeba się tam dostać. No, jak już tu wskoczyłeś, to tu wskakuj. Oż ty. Dobra. I teraz tu. I mamy fragment czegoś tam. No wskakuj na górę. O, mamy małpkę. Dobra, ale może małpkę zostawmy. Zostawmy też. Ale się złapał, skubaniec. Zostawmy też skarby. Nie ma co przedłużać. Gonimy dalej skubaniutkiego liska, jak go to nazwał nasz. We could work together on this. Piracik. Mało rozmowny ten żołnierzyk. Dobra, wchodzimy jeszcze raz na górę. Odkryjemy sobie jeszcze jeden teren. Synchronizacja.
ogółem seria Assassin's Creed robi z odcinka, to może nie, z części na część, to co... Nie ma mowy. Ostry, trafił mnie, skubaniec. No to teraz to już nie, teraz to już zabijemy. Robi to, co powinno być robione, czyli dodaje ciekawsze rzeczy. Sprawia, że gra, no, jest mniej monotonna. Dobra, może tędy? Ła! Trzeba przyznać, że gościu na pewno nie boi się wysokości. No ale w gruncie rzeczy, pływając na statku, po tych masztach ciągle musi biegać. Więc też i... Ranny jesteś, nie masz szans. Tak, i ogółem walczymy dwoma mieczykami, co jest bardzo fajną rzeczą. Sprawdźmy, co ten zabójca, którego zabiliśmy, o ironio, miał w... przy sobie, w zasadzie, nie tylko w kieszeniach. Okej, okay, jakiś kryształik. I list. Umie czytać. I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness. If you truly possess the information we desire, we have the means to reward you handsomely. But I will not know your face by sight. I believe I can recognize the costume made infamous by your secret order. Therefore, come to Havana in haste, and trust that you shall be welcomed as a brother. Tu más humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Będzie pirat udający asasyna. Swoją drogą, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, fajny momencik, jak się ubierał, podniósł jakiś zniszczony element, to było to oczywiście sławne ostrze asasyna, które po prostu podniósł i wyrzucił, uznając je za niepotrzebne. Okej, okay, coś tam strzelają. O, mamy stateczek, który możemy wrócić. Bardzo dobrze. Lecimy. Jedna też dość istotna rzecz, jeżeli chodzi o grafikę. Jeżeli graliście w Assassina trójkę, to grafika jest niewiele zmieniona. Animacje też są bardzo małej ilości zmienione. Najbardziej różni się, najbardziej poprawione jest zdecydowanie zachowanie wody. Z tym, że nie takiej tutaj wody, bo to ładnie wygląda, jest ok, ale nie jest to jakaś rewolucja. Mówię, to są wszystko drobne poprawki w gruncie rzeczy, ale to zachowanie wody, zachowanie statków, tak, to jest to, co nas naprawdę rusza. Dobra. Strefy śledzenia, dobra. Kontynuuj. To muszę sobie przypomnieć, jak zabijało się. Chodź tu. Teraz to już odszedł. No, ktoś tam ucieka. O, nawet dwóch ucieka. Już nie uciekają. Okej, czyli jakiegoś tam cholera, teraz tu drugi idzie. Porypało go. Noż ty. Ciuciu babkę się będziemy bawić. Do kracet. Ty mi tu nie ogaduj. Bo ja tu muszę zabić gościa. Dobra. Jezu. Aj. No tak, jak zawsze się udawało przejść bez problemu. Bez wykrywania, to teraz oczywiście wcisnę ten klawisz. Dobra, ale przynajmniej zobaczycie walkę, która jest bardzo podobna, no, z wyjątkiem tego, że jest bardziej skupiona na dwóch broniach.
No. Dobra. Tu mamy jeszcze gdzieś mapę. Gdzie jest ta mapa? Gdzie jest ta mapa? A tu jest ta mapa pewnie. Interakcja. To też już było we wcześniejszych Assassinach oczywiście. Mapa skarbów, którą Drona właśnie pokazuje co jest. No ale ten skarb już znaleźliśmy, to była ta... A nie, nie znaleźliśmy. To nie była ta skrzynka była wyżej. Idźmy tutaj, zanim pójdziemy sobie porozmawiać z zasmarkanym, zapłakanym, no właśnie, błagającym o życie chłopcem, to tutaj w jaskini odnajdziemy skarb. Te mapy oczywiście są porozsiewane po całej mapie, po całym świecie znajdujemy, potem musimy domyśleć się, gdzie się znajduje taki skarb. Tutaj widzieliśmy, było w miarę prosto, widzieliśmy, że jest jakaś woda w jakiejś jaskini, w jakimś zwężeniu, powinien być na końcu samym i oczywiście jeżeli podejdziemy do odpowiedniego miejsca, to od razu nam się pojawi literka E, w domyślnym wypadku odpowiedzialna za interakcję i dzięki niej po prostu otworzymy to, co jest. Strefa zagrożona, ona. No raczej już nie do końca. Nie do końca zagrożona. No, porozmawiamy jeszcze z naszym... O, żółwik. Żółwik, bardzo niedobry żółwik. Porozmawiamy jeszcze sobie z tym naszym kupcem, który leży. Już nie. Cześć. I myślę, że będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. And I have no art for sailing. I can pilot her myself, no mind. You don't mean to abscond with my ship, do you? Ooh. I'm Duncan. What's your name, friend? Steed Bonnet. Well, Mr. Bonnet, let this stay twixt us. But I'm on a secret errand for His Majesty the King, God save him, and I must get to Havana with speed. Ah. Trzeba przyznać, że cholernie wygląda na ten teraźnik. Aż tak nie wygląda na takiego człowieka z Inką. Ale nie uważacie, że czyta, potrafi się wysłowić, szybko dostosowuje się do okazji, ściemniając? No i ma świnkę za pomocnika. Dobra, płyniemy do statku. Tak, przed chwilą powiedział lacking a rowboat, czyli brakuje z powodu braku łodzi wiosłowej. Nie wiem dlaczego usłyszałem robot. I tak trochę zgłupiałem, ale co mi tam. No, zostali jacyś ludzie na statku. Tak, zdecydowanie powinien wziąć. No ogółem te interakcje z ludźmi, z którymi pracujemy, też są bardzo przyjemne. Dobra, dotarliśmy do steru i myślę, że w tym momencie zakończymy odcinek. Jak najbardziej zachęcam was do zakupienia tej gry, jeżeli jeszcze jej nie posiadacie. Jest to świetna gra. Jeżeli szukacie jakichś innych gier w bardzo dobrej cenie, szybko, bezproblemowo, szybka, bezproblemowa dostawa, to jak najbardziej w linku, w opisie będziecie mieli link do Kingwina. Będziecie mogli tam znaleźć co tylko wam będzie potrzebne. Na dzisiaj, ode mnie tyle. See you!